Ej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku Rise of the Tomb Raider. Jesteśmy w kompleksie radzieckim i ruszamy razem z Larą. Królisie! Poczekajcie, nie chcę zabijać ich. Kurde, ten to jak Alex wyglądał. Nie chciałem ich zabijać strzelbą, znaczy pistoletem, bo... Kurde. Dobra, strafione. Nie chciałem ich zabijać strzelbą, nie chciałem robić, marnować amunicję. Ja też nie wiadomo jak to będzie w sumie, czy będziemy mieli tą amunicję ze sobą, czy nie. Dobra, czekajcie, tędy przeskoczymy. Nie, bo to są kraty. Też nie. A czy ty potrafisz zrobić parkura stąd? Czekajcie, bo naciskam oczywiście alt, tak jak w asasynie, bo za długo jednak grałem w tego asasyna. Muszę się odzwyczaić. Nieistotne. Nie mogę tędy wejść. Zauważył mnie. Musi być jakieś inne wejście. Jakbyś, kurde, pierwsza Slara robiła boom tutaj wśród ludzi. Mam nadzieję, że to jest dobre wyjście. Widoczki, no jakie ładne. Kurde. Nie strzela. Nie jestem wrogiem. No ja nie wiem. Czy tu będzie strzelba? Albo jakieś... Co, nie możesz tego tworzyć? Brak wytrycha. O, to pewnie on nam da wytrych. Uparł się, że muszę nauczyć. Nie chcę tego słuchać. Dzień dobry, panie. Kim ty jesteś, panie? Kim jesteście? Duży. Później będzie na to czas. Jeśli chcesz odpowiedzi, słuchaj uważnie. Udało nam się zniszczyć starą wieżę radiową, ale utrzymują łączność dzięki powtarzaczom. Musimy je wyłączyć. Pomóż mi, a powiadomię innych, że można ci ufać. Si. Będę się za nimi rozglądała. Dobrze. Nie mamy dużo czasu. Ej, tylko teraz. Pytanie, where is this? Dobra, to sobie jeszcze wezmę. Patyczki. Patyczki się przydadzą, bo ja wiecie, tutaj w tej serii świątkowo dobrze idzie mi strzelanie z łuku. Ale też jest to wygodne dosyć bardzo. Dobra, widzę, że te nadajniki są zaznaczone, więc raczej nie będzie problemu. Wszystkie poniszczymy. Oj, fuck and shit. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do tego, że Lara skacze przecież jakby chciała, nie mogła. Czyli w swoim własnym świecie. No strasznie, wiecie, mówię, to jest takie dziwne, jak się gra, nie wiem, w Wiedźmina, w Asasyna, a potem teraz właśnie w Larę. I w każdej z tych gier sterowanie tymi postaciami jest zupełnie inne. Niby na ogół podobne, a jednak właśnie zupełnie inne. Człowiek właśnie jak tak miał chwilową, dłuższą przerwę od tej gry, tak ciężko ma się przyzwyczaić. A, poczekajcie, bo ona tutaj się zjeżdża z tego. Tutaj robimy Asasynka, dawaj Larka. Mam nadzieję, że dobrze, idealnie na marne tutaj. Jednak dosyć daleko. O fuck! No, o tym właśnie mówiłem. Żyje jeden ruch i generalnie wszystko trzeba zacząć od nowa, bo przecież Lara z kretynką. Once again. Mamy czas przecież na ten nowy, długi. No, halo Lara. Dupa Jasio. Dobra. Aha, czyli znowu dookoła. Chyba tędy musimy iść, tak coś mi się widzi, bo... Aha, czyli bez spacji. Raz spacji nie będę naciskał. Muszę sobie pamiętać, że bez spacji, bo tam jest kaślinka i pewnie tą linką gdzieś tam będziemy mogli wysoko sobie pojechać. Dobra. Taki tu będzie... no, nienawidzę cię, Lara. Wiecie, to jest koń, czy to jest jeleń? To jest sarna. Trafiam ją w dupę. Słuchajcie, czy w ogóle muszę tędy iść? No właśnie, tak mi się wydaje, że chyba niekoniecznie. A może i koniecznie? A! I co? Udało się bez. Dobra, tu są jakieś bramy, opcjonalny grobowiec. To nie wiem, czy chcę grobowiec jeszcze jednego. Nie. Znaczy, po tym pierwszym się jeszcze tam nie ogarnąłem. Udało mi się. Gratulacje. Gdzie są te? Dobra. No i dlaczego ty tu nie ska... Aha, bo może na dach nie możesz skoczyć. A przez okno możesz wyjść? Możesz. Tak naprawdę nie wiem, gdzie mam teraz iść. Wiecie. Tam się świecą te zielone światełka. Dobra, Lara, polowanie. No przecież na polowanie nam właśnie musicie. Ja tutaj bardzo, bardzo dobrze w polowanie. Wszystko dobrze mi wychodzi. I tu jest jeden. Muszę to strzelić? Aha, to chyba trzeba rozmontować. Uwaga, uwaga! Tu mnie skoczył ten samochód. No. Wzmacniacze sygnałów radiowych.
Zainstalowali je na pewno ludzie klucy. Ajajaj, swędzi mnie nosek. Muszę się podrapać po nosku. Dobra, okej. Okay. Tutaj coś brzydkiego widzę jest. Jakaś stolarnia to chyba. Wiecie? Czemu nie działa instynkt przetrwania? No właśnie. Tu na górze jest coś? Ale wejdziemy. Przecież tu już tu jesteśmy, to przecież w sumie to nie kosztuje czasu. Właśnie tu, Lara, i się tej nie gib, proszę. O Jezu. Dobra, udało jej się. Ciężko, mówię, mi się przyzwyczaić, bo gdzieś tam w tych innych grach, typu właśnie Wiedźmin czy Assassin, jest to wszystko dosyć łatwiejsze. Co dostaliśmy? Element łuku bloczkowego. Dobra, super. Czekajcie, czy nic tam nie ominęliśmy? Gniazdo mama. Gdzie są piórka? Są! Dobra, pytanie teraz, bo tu widzę, to się świeci. Aha, czy tak się nie da? A jak się tego pozbyć? Dobra, nieważne. Idźmy, zniszczmy te zielone światełka. Tam nam rygają, tam też rygają. Gdzie jeszcze? Dobra, co się, czemu ty masz ten instynkt taki króciutki? Dobra, prawdopodobnie najpierw pójdziemy tutaj, bo tu są dwa jakieś. Będziemy najwyżej błąkać się, latać, wiecie, zwiedzać zimowe tereny. Mówię, ostatnio też na lewach dosyć sporo właśnie przeczułem na temat tego, że a to brakuje mi tutaj, wiecie, w realu śniegu. Tak teraz tutaj się w Tomb Raiderze nadrabiamy zimą. Boże, zabiłem Bambi. Miałem nie strzelać z pistoletu, a strzelam z pistoletu. Muszę zmienić. Nie chcę na razie grobowca. Nie, tu jest wejście do grobowca. Ja potrzebuję najpierw zrobić misję. Na te dodatkowe elementy przyjdzie czas później. Metody przesłuchiwania. Uważam, że jest przywódcą ocalałych. Musi coś wiedzieć o włoskim źródle. Znajdź jego słabość. Wykaż inicjatywę. Ten więzień. Może go odnajdę. No już, na pewno. Nie masz co robić. Jesteś Tomb Raiderem, a nie kurde archeolożką. Nie detektywem. Coś tak mi się przynajmniej wydaje. To jest 3 na 5. Gdzie są jeszcze dwa pozostałe? Muszę na mapę zaraz zerknąć w takim razie, bo... O, te gniazdo w końcu się nie zebrało. Czekajcie, bo... No, Halulara. Masz takie problemy. Nie, właśnie, czy coś tak da zrobić? Aha. Udało się tak wejść po prostu, no nieważne. Obozowisko, dzień dobry. Nawet nie zwróciłem uwagi na początku. Pytam, nie miej nadziei już, bombę, dobrze? Dobra, tap. Tu jest grobowiec, tu jest grobowiec. My jesteśmy tutaj, czyli teraz damy się tutaj. No, czyli wszystko jasne. Clear? Clear. Czekajcie, jak tam się dostać teraz? Tak sobie patrzę. Tędy chyba. No, jumpuj. Jak się zabijesz, to po prostu nie wiem, co ci zrobię. No, gdzieś z dupy powyrywam. Chyba. O, czekajcie, Bambi. No i dupa. To Bambi przeżyje, bo generalnie zwaliłem. Okej. Jakoś też tak się martwię, że tutaj nie ma w ogóle żadnych żołnierzy. Nie powinno tu być ich więcej. To jednak taki teren, no, skoro radziecki i w ogóle takie dosyć ważne tutaj rzeczy są. To myślę, że raczej ktoś powinien tego pilnować. Nie to, że narzekam czy coś, ale w każdym razie myślę, że powinni raczej pilnować swojego dobytku ludzie. O, większa skrzynka. Bez wytrychów potrafisz takie rzeczy? Kaskaderka. Co tutaj dostaliśmy? Element pistoletu 3x4, patrz, zaraz sobie będziemy mogli pistolet zmontować. Dobra. Pytanie brzmi teraz, gdzie idziemy? A, czyli tu troszkę trzeba wrócić, bo widocznie tam jak zwykle ominąłem. No dobra, w takim razie idziemy w górę. Górę. No to ja wiedziałem, zawsze są jakieś znajdźki.
No nie będę się starał raczej chyba zbierać ich wszystkich. Tutaj w tą Priderze jakoś tak. O, czekajcie, czy tutaj dojdę. O, super, udało się. A gdzie jest ten? O. To tutaj nie strzelę w to. Chyba. Może to ostrzeżenie. No, coś udało się odnaleźć. Dobra, tu jeszcze prosto i w lewo. Tak? O, gdzieś tam to jest. A, tu na górze, faktycznie. Tylko jak tam wejść? Myślę, że od tej strony? Mam nadzieję, że tak. Dobra, tu jest jakieś Bambi, czyli jakoś pewnie od tyłu tam trzeba się dostać. Już teraz chyba... O Jezu, Bambi. To jest mama Bambi, bo jest taka większa. Dobra, nie będę cię gonił już. Z nogą, znaczy ze strzałą w nodze raczej daleko nie uciekniesz. Alex! Boże, jaki ty wstrzeźny. Też poszeszka? Jezu, jaki słodziak. No dobra, tu też jest jakieś coś. Przebiegliśmy tą górę dookoła. A tu po lodzie, myślicie, można się przejść? Dobra, tu siadam. No tak, coś tak czułem właśnie, że trzeba po tych skałach, bo to za łatwo by było, wiecie, gdyby taką prostą drogę zrobili. Okej. Jak się teraz zastanawiam, jak tutaj wskakiwali w takim razie no, żołnierze. Dobra, o Jezu, słuchajcie, no lęk wysokości. Już się uruchamia, a to przecież nawet nie jest wysoko. Dobra, Larka, uważaj na siebie, bo teraz wiesz, jeden ruch krzywy i fikasz. Chyba tędy? Mam nadzieję, bo tak w sumie tej, nie wiem, nie, tam chyba z krawędź. To był ptak czy mucha? Aha, no tak, przepraszam, że tutaj nie ma białego elementu, którego możesz się złapać, a ty potrafisz tylko te białe elementy dookoła, tak? O, oh, fuck. Otóż takich więcej jest kombinacji, wiecie, parkour i używanie czekanów. Dobra, ty nie naciskam spacji. No dobrze, gdzie nasz bąbelek teraz jest? Bo tutaj chyba trzeba iść teraz do właściciela tego zadania. Obóz. Czyli gdzie ty jesteś, czekajcie, tam. Dobra, czy jak tu skoczyć? O, tam były, tam, ja tam chciałem iść. Tam były piórka. Dobra, Lara. O, dobra. Prawie umarła, ale żyje. Czyli generalnie jest dobrze. Zrobiliśmy zadanie. Nie chcę na razie... Dobra, to już jak oddamy to zadanie, to powiedzmy, że pójdę do grobowca. Bo jednak te rzeczy też nam się przydadzą. Wiecie, jakieś zdolności super też są ważne. O, amunicja. Nie wiem do czego, ale spoko. Do tego naszego pistolicika, którego nie używamy. Dobra, dawaj te gałązki. Mam już ile, czekajcie, tych strzał. Nie tak się robi, kurde. O. Tak się robi strzały. Czekajcie, zabijemy kulisia. Dupa, nie trafiłem, nie będzie pasztetu. No nie będzie pasztetu. Zrobiłaś to? Zniszczyłaś nadajniki. Jak ty możesz tak do mnie mówić? Powtarzacze są wyłączone. Znakomicie. Nie mamy dużo czasu, ale skoro walczysz z nami, to ci się przyda. O, dziękuję. Trójca szuka źródła. Muszę sprawdzić, co wiedzą. Wow, mamy pistolet. Gratulacje. Jakie umiejętności też jakieś mamy. Muszę sobie zobaczyć, w co byśmy poszli. Wydłużenie czasu precyzyjnego celowania. Nine. Zwierzęta ścięte w trybie instruktu przetrwania. Większe... Nie, chyba. Też nie. Zobaczymy tutaj w twardzielu. Szybsze wytwarzanie przedmiotów. Nie. Nie, bo o tym zapominam. Dobra, tutaj w awanturniku. Na razie to. Myślę, że nam się to przyda, bo tu znając życie będzie jeszcze dużo wybuchów, fajerwerków i w ogóle zła najgorszego na świecie. A tu ma w ogóle więcej rodzajów tej broni. Obrażenia, szybkostrzelność ma słabą.
Weźmiemy to. Czy czekan mogę jeszcze naprawić? Aż też mi słuchawki spadły. Czekan raczej będzie mieć jeden, więc to sobie będę ulepszał co i rusz. Łuczek. Łuk wymienimy później na inny. Więc na razie nie. Niech to będzie tak jak jest. Dobra. Już możemy iść dalej. Gdzie nas teraz kieruje gra? Gra nas kieruje gdzieś tam daleko. Hen. Weź sobie strzały. Luliś! Nie, dobra, nie będę go mordował, niech sobie żyje. Wiecie, pasztet to zrobimy bliżej świąt, tak będzie. Albo i nie, bo generalnie szkoda królisia. Wchodzi do tego grobowca, czy nie? Jak myślicie? Najwyżej innym razem się pozałatwia te grobowce. Teraz pójdziemy z fabułą. Mutus. Wilki? A, patrzcie, one pilują skarbu jakiegoś. Teraz wezmę sobie tak na pistolet. Ja tam pójdę. W takim razie ja tam pójdę. Panie i panowie. Nie dajecie futerka? Ale grzybki dajecie. Będziemy mogli robić sobie trudniące strzałki. Dobra, skóra też się przyda zawsze do ulepszeń. Co tu jeszcze jest? O, pewnie jakaś śmieć albo inne żelazo. A, tu trzeba przytrzymać, tak? Dobra, sorry, nie pamiętałem już tego. Okej, okay, tutaj się przejść nie da. Żebym nie zabłądził czasem. Z tej radości. Co to jest? Rosyjskiegoś nauczyłaś, czy innego jakiegoś tam? A, zaktualizowano mapę. Strasznie dużo tych rut tutaj. Dobrze, że tu weszliśmy w sumie. Aha, i są dwa pieski. No dobra. To znaczy myślałem, że to ruda właśnie, dlatego powiedziałem, że dużo tych rut, a dwie rudy. No nie wiem, czy to jest dużo, dwie rudy. Dobra, sobie na Arabiczys. Weszliśmy, zaliczyliśmy, superancko. Kolejne miejsce na mapie odhaczone. Dokąd w ogóle teraz musimy iść? Cel główny. Znajdź więziennego tubylca. Okej. Okay. Ciekawe, czy tubylec będzie chciał z nami rozmawiać. To jest pytanie. Ja na przykład nie chciałbym z Larą rozmawiać. Chciałbym na nią zobaczyć, spojrzał. Chciałbym wiedzieć, taka jest raczej no, zła kobieta. Takiej się raczej źle z oczu patrzy. Dobra, idziemy. Grobowiec w pobliżu, no. Aż się prosi, wiecie, drzwi otwarte. Jak tu będzie znowu jakaś trudna znajdźka. A, nie mamy wyciągarki. Także tutaj wrócimy raczej. In the future. A, strzały z liną nawet. No dobra, w takim razie tutaj sobie wezmę, tylko wykopię żelazo. Cóż, mówi się trudno, szkoda, no ale no, wiem, że coś takiego ma miejsce. Tak samo, nie wiem, w przyszłości, przynajmniej tylko odbiegając od Rajsa. No przecież w Shadow też tak jest, że generalnie na samym początku poznajemy jakiś tam grobowiec, a dopiero później możemy do niego wejść, bo no niestety z wiadomych przyczyn nie mamy pewnych zdolności. Chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że to jest jedna głupota. Że jak na przestrzeni... Źle tu wszedłem. Tutaj powinniśmy. Tej, powiedzmy, tych kilku części, jak Lara może, wiecie, zapominać i od nowa, że tak powiem, musi się uczyć nowych zdolności. To akurat jest głupota. Czekaj, dokąd się teraz mam iść? A, tędy, tak, naokoło. Te mapy tutaj, Boże. No, halo, weź się nie ogrzewaj, tylko ty idź tutaj zgodnie z... Weszłaś tu? No i ta, pozdro 600, jak to będziesz teraz Spidermana uskuteczniała, to się nie dziwię, że ty kurczę nic nie potrafisz tutaj. Okej, i tutaj musimy skoczyć. I na górę, baby! Chciałbym mieć taką wyciągareczkę, słuchajcie, tak z wyciągareczką tak się wziąć, pociągać. Wiem, że chyba do tych zadań z Baby Jagi będzie mi potrzebna ta właśnie. O, tu nawet strzały potem będzie mieć wbijające. No super, nie mamy takich zdolności jeszcze. Oj, weź tak troszkę w prawo, bo zaraz znając życie tej... hitboxów nie ma. Dobra... Chyba idzie dobrze, tak? Tak mi się wydaje. Może jest wejście do starego więzienia. Z drugiej strony, po co ty do tego tam więzienia chcesz iść? Ty powinnaś iść znaleźć sobie to, co masz znaleźć, a nie co się jeszcze martwisz o ludzi. Nie było, była... Ej, poczekajcie.
Nie byłoby łatwiej? Myślę, żeby było łatwiej. Jakiś monolit tu sobie stoi. Dzień dobry. Tutaj oznaczono chyba coś, co znajduje się w pobliżu. No tak, pewnie jakiś skarb, do którego nie chcę iść teraz. Stare sowieckie obozowisko. Teraz korzysta z niego trójca. Zaprawili wieżę. O fuck. Na razie nie. Specjaliści nie sądzili, że przyjdzie. Czekajcie, zbliża się, jesteśmy pod ostrzałem! O kurde. Dobra, tak musiałem zrobić. Nie wiem, co tu się zadziało. Że generalnie larka miała problem. Że w sensie, wiesz, tak strasznie wolno zaczęła go bić. Strzelać, w sensie nie mogła. Coś się nie pykło. Nieważne, o. Stare, aha, nie można przejrzeć. Dlaczego? No. A dobra, to już można. Coś jej się widocznie zacięło, coś się myślałem. Chyba też śmieszne, że ten czekan jej to wszystko wytrzyma. Ha, sklep z zaopatrzeniem. Kontynuuj. Jestem po twojej stronie. Pracowałem dla trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Ci ludzie są szaleni. Wykradałem im sprzęt. Jest twój, jeśli masz pieniądze. Nie zauważą braku paru drobiazgów, ale... A jak nie mam pieniędzy? Co on do mnie mówił, a miałem go w dupie? To w ogóle było dziwne. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. Hej! No właśnie. Laro, ocknij się, żyjesz? Ach, dzięki Bogu. Anna, co... Co ty tu robisz? Nie wiem. Nie pamiętam. Laro, co się tu dzieje? Boję się. Strasznie mi przykro. Nie, chyba myślałam, że trafię do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Och, nie, Laro. Ostrzegałam cię. Czegokolwiek potrzebują, daj im to! To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. Wystarczy. Naprawdę nie wie. Co? Ty... Nie. Jesteś z nimi? Nie wierzę w to. Ty szmal!
Nie mogłaś odpuścić. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens. My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa Trójca! Odmawiasz? A jak ci się, kurwa, zdaje? Powiedz mi, Anno. Trójca zwerbowała cię, zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem? Czy dopiero później? Kochałam Richarda. Ale był zaślepionym idealistą. I to go zniszczyło. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała, przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. Koniec tej zabawy. Nie. Jeszcze nie. Ty i ja. Możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym, Laro. Jeszcze nie koniec! Przed widzem! Może nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? Nieważne. Długo to nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem, kim jesteś ani co tutaj robisz. Przykro mi. Ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Beze mnie daleko nie uciekniesz. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. Co? Prawda to? Nie wie. To sekta. Pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że realizują ją. Z tego, co widziałam, daleko im do świętości. Co masz zamiar z tym zrobić? Dam ci znać, jak coś wymyślę. No, Lara, ale tą rurkę zabij ze sobą. Dlaczego rurki nie wziąłeś ze sobą? O, to jest pytanie. O, no łuczek skąd masz? Ciekawe, że tak sobie po prostu leży łuczek w więzieniu, nie? To jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Nie. Ale znalazłam coś, co może się przydać. A właśnie, teraz mamy... Właśnie, łuk refleksyjny. Refleksyjny z liną. To jest bardzo dobra umiejętność. I bardzo dobra rzecz. Nabyta. Cieszę się bardzo. Tak, i oczywiście. Nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Możesz wyjść na zewnątrz? Wcale nie narobiłaś huku przy tym, nie? Wcale. Wcale. Czekaj. Wypuść mnie. Mogę ci pomóc. Nie mogę ci zaufać. Nie musimy być wrogami. Teraz to rozumiem. Podejrzewam, że ty również. Lepiej pracuje mi się samej. Znam teren. Wiem, gdzie co jest. Szybko się uczę.
Nie wątpię. Mogę ci zaoferować coś cenniejszego. Wiem, czego szukacie wy wszyscy. Lara, weź to, gdybyśmy mieli się rozdzielić. Musimy stąd iść. Lada chwila, będzie tędy przechodzić patrol. Wiesz, jak się stąd wydostać? Tak. Miałem trochę czasu na zapoznanie się z tym. Srebrna papier... No nie omieszkam troszkę zwiedzić tutaj tych terenów teraz jak jesteśmy. Może Lara wiecie wszystkiego sobie nie wzięła. O właśnie. Zaatakowali. Idźmy w takim razie sobie dalej. Aha, a czy tu generalnie pewnie było jakieś... To jest. A tutaj, że mamy zejść. Myślałem, że Lara po prostu ma problemy. Ile czasu spędziłeś w tej celi? Wystarczająco dużo, by dowiedzieć się, że Konstantin nie spocznie, dopóki nie znajdzie tego, czego szuka. Boskiego źródła? Jest tutaj? Zaufanie musi działać w końcu. Co to jest? To lekcja historii. To miejsce nosi różne blizny. Sowieci przywozili tu więźniów do pracy w kopalniach. To nie wygląda na pracę w kopalni. Raczej na wykopaliska. Może kopali wszędzie. Tylko wywrócili jakiś zysk. To był obóz pracy. No, kiedyś na pewno. Dobra, ale słuchajcie, myślę, że w tym miejscu możemy się pożegnać. O, tu jeszcze papierosa, nikt się nie dopalił. W tym miejscu możemy się pożegnać i resztą tutaj znajdzie ciekawostek i w ogóle rzeczorków zajmiemy się w przyszłym odcinku. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa!